Siemaneczko. Witam was, Heroes Czterowe Świry. Tak chyba was mogę nazwać. Trochę nie było czwórki, wiem. Lipiec był trochę zwariowanym miesiącem. Trochę było strumykowo, trochę było dziwnie. Ale wracamy do czwartych Heroesów. To wam mogę obiecać. I dodatkowo mogę wam powiedzieć, że we wrześniu dalej będziemy wracać do czwartych Heroesów. Lecimy więc z kolejnym scenariuszem do... Kolejnym scenariuszem z kampanii Cena Pokoju. I zaczynamy kolejną misję. W poprzednich misjach, dwie misje graliśmy z Solmerem. I przygotowywaliśmy... Co przygotowywaliśmy? Ktoś pamięta? Zbieraliśmy kości czarnych smoków, żeby powstały te mechaniczne smoki. Ku mojemu zaskoczeniu otrzymałem 3 niezależne raporty mówiące, że jeden z moich najbardziej lojalnych popleczników, Lord Landru, zbiera przeciw mnie wojsko. Ostatnie tygodnie usiłowałem potwierdzić te raporty, ale nie powrócił do mnie żaden z posłańców. Obawiam się najgorszego. Ale wciąż nie rozumiem, dlaczego Lord Landru wystąpił zbrojnie przeciw mnie. Kilkakrotnie z nim ucztowałem. Bardziej niż ktokolwiek inny popierał ideę praworządnego i sprawiedliwego przywództwa Wielkich Arkan. Zaprzysiągł swe życie mi i mojemu królestwu. Był do tego wspaniałym mężczyzną, przyjaznym i czarującym. Miałem nadzieję, że gdy zakończy się sprawę z królem Magnusem, będziemy mogli jeszcze zjeść wspólny obiad. Dziś dowiaduję się, że jest zdrajcą i śmiertelnym wrogiem. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczegoś to zrobił, chamie? Mam jakieś wojsko nawet na start. Tu chyba zrobimy to, co powinniśmy zrobić, czyli po joining forces. Weźmy. Tak będzie dobrze. No cóż, jedziemy. Oczywiście, że tak. Szybko walka. O, i powrót do życia. Palenkę zaraz strzelimy. Mam tutaj części Wielkich Arkan, by poznać tajemnicę niezwykłej zdrady Lorda Landrua. Niestety, chociaż spotkałem się z tutejszą szlachtą w nadziei... Spotkałam się z tutejszą szlachtą z nadziei, że ktoś rzuci jakieś światło na sprawę, nie dowiedziałem się nic nowego. To zdrajca, moja królowa, już nie ma. Odzyskaliśmy siły, a Landru wszystko zniszczył. Nie jest lepszy od zwykłych bandytów i piratów, którzy kiedyś nękali tę ziemię. Pompatycznie oznajmił Lord Oliver. Myślę, że nie powinniśmy czynić aż takich porównań, Oliwierze. Są trafne, moja królowo, krzyknęła Lady Miranda. Landrua powinno się powiesić jako przykład dla tych, którzy pragnęliby zwracać się przeciwko nam w przyszłości. Ale Landru był kiedyś moim przyjacielem zaufanym. Zamierzam dać mu jeszcze szansę, przynajmniej dopóki nie dowiem się, czemu zbiera wojsko. Ale Oliver i Miranda nie chcieli to słyszeć. Powrócili do swoich włości, aby zebrać własnych ludzi i samodzielnie dostarczyć mi głowę Landrua. Nie mogę im mieć tego za złe, czują się tak samo zdradzenie jak ja, ale to nie można być w gorącej wodzie kąpanym. W związku z ich poczynieniami musiałem rozdzielić swoje siły. Zanim Oliver i Miranda dotkną do domu, moi żołnierze pochwycą ich i uwiężą do czasu zakończenia tej sprawy. Chociaż pozostawia to ich lud bez przywódców, nie mogę pozwolić, aby zaatakowali Landrua, zanim nie dowiem się, o co się dzieje. On musi pozostać przy życiu, dopóki tego nie zrozumie. Muszę wiedzieć, co uczyniłam, że tak nagle się ode mnie odwrócił. W takich chwilach naprawdę wolałabym nadal być zwykłą asystentką alchemika. Pamiętacie, Emilia jest sporo. Spróbujmy się z wami. Może uciekniecie? Oczywiście, że nie. Ofensywny jakiś czar, niebieską zbroję może? Nie, tu trzeba od razu. Tak czułem, że to się skończy.
Brutalnie, ale tam były rękawice, które mnie interesują, więc... O, na trochę jakieś skrzeszenie, rękawice jeździeckie. Zawsze to szybciej po lądzie. No i mamy kopalnię po prostu. To już są jakieś plusy. Wieża maga. Nie ma innej w ogóle opcji nawet. To jest A. Trochę się dalej zapominam z tym interfejsem tej czwórki. Grupowo rozumiecie. Świetnie. Zrobimy tak. Widzieliście, co tutaj wykonałem? Jakie tutaj triki? Ołtarz życzeń potrzebuje biblioteki kościelnej. Dobra, ale jeszcze jeden można przytulić. Okej. Chyba jestem na lędru. Lord Oliver. Będziemy pływać w tej misji. Uśmiecha mi się to. Dobra, cofnijmy się tutaj. Trzeba ekonomię postawić. Czekamy. Obstałem, że nam brakuje drewna. No dokładnie. Tego ranka dżiny wypatrzyły w czasie zwiadu jakichś żołnierzy skradających się za lasem. Nosili barwy króla Magnusa, co mnie poważnie zaniepokoiło, jednak być moje wiedzy weszli na tej ziemi. Dokąd zmierzali? Kiedy jednak wysłałem oddział, żeby się z nimi rozprawili, nie można było ich znaleźć, jakby zapadli się pod ziemię. Tarsz podejrzewa, że otworzyli sobie jakąś sekretną drogę, czy to magiczną, czy zwykły tunel. Jakkolwiek jest, nie pozwolę żołdakom nieśmiertelnego króla bezkarnie włóczyć się po tych ziemiach. Dokładnie, nie mamy drewna, więc tutaj trzeba wykonać. Ruchy w tym kierunku. Teraz możemy coś zbudować? No coś możemy. Na pewno skarbiec. To się nam przyda prędzej czy później. Wiadomo, tam gdzie jest ich grupa, tu są dziesiątki, jedziemy tu. Ten tarsz domyślny już ma. Ależ to zrobił! Dobrze, że tarsz domyślnie ma już strzelanie, więc to mnie troszeczkę to uspokaja. Jeśli chodzi o walkę. Czego nam brakuje? A, tak czułem, że tych pierdolników. Uniwerek, nie wiem, czy jest mi potrzebny na tym etapie. Rozgrywki. I tu jest kilka przejść, którymi będą nas nękać, niestety. Podoba mi się, że będę miał
tytanów. Karawana. Karawana się może przydać jednak. Wiecie jak to jest. Dzisiaj mój doradca do wojskowy tarcz przyprowadził do mnie mężczyznę o surowym wyglądzie. To rybak pragnący zarobić nieco grosza. Ma odpowiednią ciekawą historyjkę. Obwieścił tarcz. Gestem nakazał rybakowi, by się zbliżył. Rybak przyklęknął i skłonił głowę. Zaszczyt to wielki, moja królowo. Proszę wstań, powiedziałem. Opowiedz swą historię. Tylko życzowo, mruknął tarcz. I żeglarz opowiedział mi o tym, jak po mizernym połowie porannym musiał ponownie wpłynąć w morze po południu. Ujrzał parę dzinów leczących w powietrzu, trzymających im ze sobą młodego człowieka. Samo to było już dziwne, ale potem dostrzegł jeszcze, że ręce mężczyzny zostały skrępowane. Był ich więźniem. To dziwne, powiedziałem. Nie wysyłam żadnych dzinów, aby kogokolwiek pojmali. Dokąd się kierowali, zapytam. Obserwowałem ich całą drogę, aż do wyspy Kobr. Nawet bym pomógł biedakowi po tym, jak dziny odleciały, ale... Nie można tam nigdzie przebić do brzegu. Całą wyspę otaczają zdradliwe skały, powiedział rybak. Prosiłam, by zapłacono mu za tę opowieść. Kiedy odszedł, spojrzałem na tarża, który przez chwilę marszczył brwi. Jak myślisz, kim był człowiek, który... Kim był człowiek postawiony na wyspie? Zapytałam krasnoludka. To mógł być ktokolwiek. Lendru, Oliver, Miranda, nawet... Magnus. Ja stawiałabym na Lendrua, odparł tarcz. Ja też, ale jak to się stało, powiedziałam. Zaraz potem dodałam do siebie. Myślę, że czas na pogawędkę z młodym człowiekiem. To wbijamy się tu chyba. Jesteśmy na tyle. Na tyle koty. Dobra, tu czekamy. I się tam pieniądze tylko generują, a tam się wbijamy. Kopalnie, która nas interesuje. Dobra, jeden w plecy. Nice. O, dobrze, że on nie generuje ten. Kontrataku strzelając. Też to może być zasługa tej strzały. Dobra, mając to już jesteśmy jakkolwiek ustawieni. Bardziej mi chodzi, że to będzie nam rosnąć. Jak będzie nam rosnąć, to będzie fajnie. Wraz z tarczem siedliśmy razem w czasie popasu, aby przedyskutować nasze działania. Kapitanowie Lendrua próbują zająć jak największe terytorium, ale zdają się nie zważać na obsadzanie garnizonów po drodze. Bardziej interesuje ich zajmowanie ziemi niż jej utrzymanie. Możemy to wykorzystać, powiedział tarcz. A co z wioskami, miastami, które zajął? Przepraszam, bo jest turbo rano. Jak traktuje ludność? Tarcz spłynął na ziemię, zanim odpowiedział. Lendru ich zamyka, a tych, których nie mieszczą się w więźniach, zakowa w kajdany, zmusza do pracy w polach i kopalniach. Nie jest lepszy od zwykłego łowcy niewolników. Wciąż nie mogą wierzyć w to, jak ten człowiek zmienił się w tak krótkim czasie, to bez ostrzeżenia. Musimy położyć temu kres, tarżu. Ale niezależnie od jego zbrodni, nie chcę, by Lendru zginął niepotrzebnie, rozumiesz? Powiedziałam, chociaż zdawałem sobie sprawę, że tak... Możnie jak Oliver i Miranda, mój wojskowy doradca, pielęgnował w sercu zażartą nienawiść do Lendrua. Grupa. Czy my im damy radę? O, trzy dziny są... Już po naszej stronie. Nice. Właśnie nie ma co zastanawiać. No i git. Trójka dżinów już jest. Już z trójką dżinów coś tu będzie można poszaleć. Wybitne. No,
dobra. Że magów coś będziemy mogli, jakiś magów tu dodać mu. Ciereczka. Premia do obrażeń. To też coś, co na pewno będziemy potrzebować. Ty możesz do obrażeń, bo Emilia jest jednak bardziej boostującą, tak? Sporo dziesiątki. Może byśmy... Gdyby nie to, że bardziej mnie interesuje ołtarz życia niż pawilon. Już ten pawilon wjechał, ale zamek i tak muszę zbudować. I tak, więc nice. No dobra, tu chyba trzeba napierać po prostu. Ulubione. Z elfami? Ciekawe. Nice. Zaraz nie będę miał dżinów. Ale zaczął się wystawiać. No bo po prostu nie lubię. Elfy jednak nie zadziałało. Ty poczekasz. Nabijmy jeszcze tą iluzję. Nie wierzę, że to się wydarzyło. Nice. Już nie ma sensu nabijania iluzji. Trzeba to włączyć. Szkoda dżinów, szkoda dżinów. Ale dżin jeden został przywrócony. Teraz będziemy mieć własną fabrykę dżinów. Kupy magii. Nice. Oczywiście, że chętnie przygarnę. Czy to są te same? Inne. Czarne smoki. Emisja na wodzie. Dobra, poczekajmy jeden dzień na te dżiny. Obudziłem się mając wrażenie, że ktoś dotyka mojego policzka, ale kiedy otworzyłem oczy, nie było nikogo. Sen, ale kiedy miałem już zasnąć, poczułem, że coś leży na mojej nodze. Był to list zapieczętowany niebieskim woskiem. Poczułem się dziwnie podekscytowana. Od dłuższego czasu nie miałem wiadomości od Solmyra, chociaż był moim wrogiem. Tęskniłam za nim, odkąd uciekł z mojego więzienia. Zapaliłam więc świecę i złamałam pieczęć. Piękna królowa Emilio, z racji, że nasz wzajemny stosunek jest mi... Nie jest mi zbyt ręcznie prosić, abyś podała wielkie arkana mojemu panu Gawinowi Magnusowi, lub przynajmniej szybko wycofała się z nad granicy. Wiem, że nic innego nie wychodzi z moich ust, ale muszę cię ostrzec, że Solmyr In Vali Barad nie ma już ci nic do powiedzenia i kontrolę przejął jego pan, nieśmiertelny król. Powiedziałbym ci więcej, ale mój język skrępowany jest przysięgą. Obyśmy nigdy nie musieli się już spotkać,
Tym razem mam powody, by tak mówić. Okej, okay. Czyli Solmer został zindoktrynizowany. O! Smycza utopia. W takim innym wykonaniu. Ołtarzyk życzeń. Oczywiście, że ołtarzyk życzeń. Czy będziemy stać na jakieś wojsko? Na jakieś będzie, ale tu i tak musimy poczekać, żeby tu coś więcej mogło pochulać. To zrobił się z harka. Harka jest wkurzająca. No dobra, trochę się skierujemy po boczek. Po boczek. Trzeba będzie trochę armii przytulić. Ta smocza utopia może boleć. Krasnoludy pracują. No to możemy jeszcze was podjąć. Że możecie mieć złoto, wiadomo. Jak to z tym złotem jest? Szał. Zbijajcie się. Nagle się zrobiło prościej. Forma weszła. No i fajnie. Bez większych problemów, jak zauważyliście. 500. Fajnie. Dobra, wycofajmy się bardziej w stronę zamczyska. Się, no nie chcę narzekać, no wiecie, 500. No dobra, powinniśmy następnego dnia bez problemu już ogarnąć resztę armii. Mimo, że ona ciągle się tam rodzi, bo zapomniałem, że przecież tutaj populacja nie jest jak w starych Heroesach. O! Dorwiemy go. Co ty tu masz? Mało, mało, mało. Dobra, jutro Ginny git. Muszę tą plantację. Lubię takie ten otwarte podejście do sprawy. Gigantów, no i bezstratne wyeliminowanie. On przylasł, a stąd przylasł, z tej bramy, no tak. Czy jestem zaskoczony, że przylasł z bramy? Dobra, pełne wojsko, zapraszam. No jedziemy tu dalej, a ja po prostu wypuszczę czujkę, która będzie tutaj czuwać przy tym gejcie. Tak, on już zaczyna takie tutaj podchody robić, komputer. I się może skończyć źle.
pierwszy wariant z głowy. Armia nie jest zwyciężona po prostu. W ogóle nie obraziłbym się, jakby jakiś level wpadł. Bohater. Teraz przyjechał bohater, tak? Teraz w momencie, kiedy ja wyczyściłem sobie miasto. Coś tu masz w ogóle? Coś tam jest. Ten jeździł i mnie wnerwiał. Dobry początek. Jeszcze lepszy. W ogóle świetnie rozłożone wojsko. Don't you think? Tego się jak najszybciej pozbywamy, bo on może nas bardzo niemiło zatruć. No i fajnie, pozbyli mi się. Tam, że wy to aż 14 koła potrzebujecie. Może boleć. O nie! O psia jego jucha. Gdzie jest ta iluzja? Jest iluzja. Jeanem. No, bo tobą się mógł odsunąć, ten smok jest zblokowany. Aha. Widzicie, nie jest to najsilniejsza jednostka. Ale umie przytrzebić te wojska. Dobra, dużo ekspa się spodziewam z tego. Widziałem dużo ekspa. Brama pierwszych elfów, brama bohatera. O, talenta. O. Nie ma takiej opcji na razie. Widzę kwasowy ten, to nie. Tyle to nie. No, zaraz będziemy mieć tytanów. To się... Tam budynek.
na samego tytana, no to nie ma szans na razie, żeby mi było stać. Ale niech się chłopcy zbierają, tak? Wiadomo, że jak się wojsko kumuluje, to wtedy później jest fajnie. Dobra, pojedźmy tu. Ja w ogóle zobaczę. Zobaczę tylko, jako że wiecie, kieruję. Pół godziny dopiero jest, ale jeszcze mam czas. Złoty golem. Świetnie wyglądające drzewko. Dobra, na razie nic tu więcej nie będziemy budować. Eliksiry jakieś. O nie, tu za silne wojsko. Tak czułem, że to się tak skończy. To mnie nawet cieszy. A może by tak tą iluzję się pobawić? To na was oczywiście. Ależ to zrobił! Bo iluzję dalej, tak? Też możesz generować już iluzyjkę? Straty były. Szkoda, że krasnoludy nie chciały się przyłączyć, no ale jest jak jest. Coś tam może jakieś czary wpadną, tak? O nie, no ty łajzo! O! Podziemia są jakieś. Coś tu masz? 7 poziomie bohatera. No i to tyle, jeżeli chodzi o jakieś fajne rzeczy. Atakuj zamek, atakuj, I dare you. Aha, nie zaatakowałeś. Tu się podjechałeś blisko, ale nie na tyle blisko, żeby to zrobić. Jest zamek.
Dobra, chyba zobaczył tytanów i się... O, to zamek ludzi jest. To zróbmy iluzję, bawmy się iluzją. Nie chcę tracić naszych wojsk. To chyba jest normalną rzeczą. Ależ to zrobił. Niezbyt mnie interesuje, że... Okej, okay, tu nic. Co, no utarty ziemi go lejemy. Weselej. Tu nabijaj ładnie. Przeliczył. Dobra, 4-4. To już wygląda dobrze. W momencie. No ależ to był błąd. Trochę strat. I z powrotem siedzieć. Przynajmniej wiedzą, żeby nie teraz nie fikać, tak? No kolejna łajza. Stoi jakoś na 12 poziomie. Ła. No i tu po linii prostej może jakiś jest przejazd. Wcale bym się nie obraził. Ma się jakoś rozdzielić wojsko tu? Jednego niziołka nigdy tam nie szkoda, a będziemy tutaj mieć jakieś oczy, tak? Kopalnie będzie zabierał pies, tak? Sporo.
Przyjmijmy to. Przyjmijmy to. Polecam totalnie, tak? Nic nie masz. Taki łajzą, którym to będzie łazić. I psuć. Ja wiem, że bardzo lubicie tą muzykę. Do 10 magów. Dobra, otrójmy kogoś tam z tyłu. Myślę, że pójdziemy chyba w... A może w szał? Nie, na was nie można szału użyć. Nie, no to będziemy tworzyć iluzję po prostu. Dobra, odsuń. Kumuluj iluzję. Do widzenia było. Nic nie dało, cytując Dziana. Źle. Sport mistrzowski. Tu pójdziemy w duchowość. O, stajnia. Miło. Ziołki, to możemy sobie przytulić. Czekajcie. Mogę szybką walkę, ale... Święte słowo, ale chyba jest gdzieś wyższa wersja, co? Czym święte słowo? No, jak ty teraz strzelasz razy dwa. Bo chłopaku. Żarty się skończyły w tym momencie. Będziemy próbować się przebić chyba, żeby tutaj mieć ten teren powrotem. I werek możemy zbudować. Tu też w sumie możemy... Opatwo wymagasz. No to nie będzie opatwo. A czy ja tu mogę anioły? Bractwo rycerskie. Tylko czempioni też nie są źli. Urok z zaklęcia, no to teoretycznie...
mroku. Nekromancja. Okultyzm. Trzeba będzie tu zajechać. Te Feniksy. Jest grupa sporo. Zobaczymy, czy podołamy. Sejwik chyba, co? Feniksy może być bez szans. Właśnie tak. No to nie, to nawet nie ma w ogóle co ten. Spierdzielam stąd. Z armii tytanów, takich rzeczy, to ja tam nawet nie mam podjazdu. A tutaj wyjdziemy, złoto zbierzemy, możemy się w ogóle to jeszcze pobawić troszeczkę, tak? Tutaj też sobie mieliśmy podjechać, tak? Idziemy najpierw. Co masz? No to tak trochę sobie tarszy, a przytulisz. Szkoda, że to była brama w jedną stronę. Trochę się w bawole wsadziłem. W tym momencie. Dobra, ty śpisz. Dobra, to koniec, trzeba załatwić. Bo karawanu też się nie wyślę, no bo tam zablokowane, tak? Fajnie. Udało się. Siereczka. No i mamy tak zwany potężny orzech do zgryzienia tu z tymi. Wariatami. No brama jest w jedną stronę, tak?
coś blokuje, tak? No. Nie wiemy, co jest tym czymś. Może da się ich jakoś minąć? Zaraz zobaczymy. Tych rękawic nie potrzebuję, bo jeszcze mam. To do gargulce można by zabić. Zawsze eksp, tak? Okej, mam pomysł. Tak zwanych sprytnych. Ależ ja to wymyśliłem. Przebłysk geniuszu, no. Lecimy na tyle blisko, żeby je zaaferować. A my będziemy na tyle daleko, żeby je... żeby ich nie aferować. Moje pytanie jest takie, czy one z... Aż ty! Pomysł był dobry, ale... jak zwykle czegoś zabrakło. Nie wiem, czy nie będę musiał wczytywać. Troszeczkę. No bo teraz jestem tak naprawdę tu, jestem uwięziony, tak? Szkoda, że to do najbliższego przynosi. Nie ty. Ty. Bo tu jakby nie patrzeć, gdzie nie będę stał, najbliższe miasto to będzie te miasto, tak? Jak to ugryźć? Karawaną się nie przeniosę, bo tam stoją te wariaty. Przeniosę się karawaną. Nie, karawana. Ale moment. Stąd? Stąd mogę zrobić. A dobra, bo tym portalem. To... to jednak Perez, ten rozumek, to tam gdzieś chyba utknął. Targowisko bym poprosił. Połowę mogę sprzedać nawet. Palcem wy. Trochę ryzykownie.
Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije, wiecie czego. Karawana ruszyła. A my w sumie jeszcze tutaj możemy... To jest mniej śmiertelności. Czy mogę tarżowi dać obie? Śmiertelności raz, dwa. Tego się właśnie bałem. Przyjedziemy tu jakiś lampocernik. Ja nie będę miał żadnych szans. Czy to są dwa smoki? Pewnie na zamek prosto, co? Bez pajenia się widzę nawet. Teoretycznie... Zbyt niepotężna jednostka, tak? Rozumiem. Które tu masakrują. Bez mydelniczki nawet. A, świetnie, świetnie, świetnie. I tu jestem tu, gdzie utknąłem, tak? A tu łazi jakaś łajza, tak? Tu podlećmy bliżej może. Może po prostu to jest łajza, która czeka na ten ruch, który zrobiłem. Na ten ruch dokładnie. Raz. Dwa. Trzy. Powinno być wojsko i ona przyjechała. Prawda, z dużą mniejszą armią. No ja to też w 4 dni coś będę miał dla niej specjalnego. No też chciałbym zauważyć, że... Wtedy wyplułem całą armię, tak? Teraz mając 4 tytanów, coś tu mogę jej jeszcze pogrozić palcem. Będzie można spróbować. Dobra, generale, dawaj tu. My z tej armii musimy ciebie wyrzucić. Nawet możesz tam stanąć, tu jako czujeczka.
Żeby tylko tytanów nie stracić. Robimy oczywiście zapis. No spróbujemy się. O, tego się nie spodziewałem. Dobra, jeden tytan spadł. Jeszcze jeden Feniks, tak? Musimy stąd wydostać, no nie ma innej w ogóle opcji. Teraz niebiańska zbroja. Pierdolone i fryty, jak ja was chyba nienawidzę, to wy nawet nie macie pojęcia. Zapomniałem. Przez te pier... Dobra, rozpadł się. Nie mam połowy armii, ale to jest inna sprawa. Nie ma sensu. A my to budujemy dalej. Przybijem armię. To pies. Tak jest! Jak za to nie ma levelu, to ja nie wiem za co miałby być. Ta faktoria... Udało się. Nie było łatwo. Klasyka Don Camizzi był tak zwany. Jeżeli nie wiecie, czym jest Don Camizzi, to ojej. Dużo straciliście. Gdzieś lata ta łajza, więc trzeba z nią porozmawiać. I po drugie odzyskać co nasze, tak? No tu chyba bohater mu się wysypał. Się mógł bohater wysypać. Szkoda, że nie ma jakiegoś łańcucha piorunów, czegoś takiego.
Bezproblemowe eliminowanie przeciwników na zamówienie i bez zamówienia również. Mamy 20 koła, więc przydałoby się załatwić jakiegoś przeciwnika. Co myślicie o tym? Także świetnym pomyśle. A, my tu zbudowaliśmy ten uniwerek? Tak. Nie wiem, czy Emilio mnie ten, nie wejść w arkana ciemnej magii. Zawsze coś. Ciekawe, czy to święte zawołanie mi weszło? Jest. Dobrze. Jestem zadowolony. Ale trzeba szukać tutaj dalej, kopać, tak? I ryć. Nie wiem, gdzie ten w ogóle selenyak tu jest. Tego selenyaka najszybciej tu może być. Tutaj coś. Mruga. Bym tego selenyaka sobie szybko załatwił. Było po temacie. Mówię, to będzie, wiecie, świnie podrzucał i teleportował się. Jest. A smocza utopia, przyjdzie na ciebie czas. W ogóle co oni tu tak są ten? A wezmę was. Jeden czarny smok. Czarny smok, aha, nie da się go na iluzję, ale da się sobie na iluzję. W ogóle czemu ci magowie tam stoją? Naprawić i widzę, że... Dobra, dawaj się tam znale. O! No ta. Muszę tych magów przestawić, bo oni tu będą ciągle obrywać. Co my tu mamy? Dobie damy. Was podmieniamy. Obniżę koszt rzucania, a ty? Obniżę ten koszt, to jest lepsze, co?
A was... To ty. Tam bym ulokował. Jest. Dobrze. Wnosimy walkę na ich teren. To mnie nawet cieszy. Więc co no, ta nosa... Oż ty w życiu! Więc ta nosa to powoduje uśmiech na mojej twarzy. Ewidentnie widać, że to coś... Emilia, po co? Dobra, odbrójmy. Coś tu iluzję mi nakręć. To był chyba twój błąd, Leszko. To był też mój błąd. Ja wiem, bo oni są odporniejsi na czary. Wywalił z pięści go i tyle go widzieli. Paczka do mnie przyszła i jest godzina 14 na... Dobra, mamy drugi zamek. To nas powinno cieszyć osobiście. W przeciwieństwie do tych modliszek zielonych. To jest tylko więzienie? Aha, twierdza. Jako, że tam są strzelcy, to grupowe rozmycie jest zawsze dobrą opcją. Chodzi, że trochę źle poleciałem scenariuszem. Zamiast pójść w tą stronę, to ja zacząłem kombinować. O, fajnie, jakiś miecz dwuręczny. Oczywiście tobie tam się jakiś łuk przydał. Dobra, w tą stronę trzeba iść. To widać jest odpowiedni wymaga. Odpowiedni kolor na strukturze. Dobra, pogramy jeszcze chwilę, ale dosłownie chwilę. Ty śpisz. Tu nic nie muszę.
biblioteka kościelna, gdzie to może być? Jakąś popów do siebie bierze. A dobra, bo tu portalem dotarłem, okej. Ma to sens. Pokażyk. Jest wariacik. To mi przejął wariatu, co? Nie wiem, co mi przejął. Dla pewności. Jesteśmy gotowi. Jakiś mały budynek mi tu zajął, ale nie zauważyłem gdzie. Tu. To skąd on idzie? Skąd on idzie, jak on tak tutaj mi... Dobra, oni chyba na czary to są. Nie widzę tej. Nie. Szoku jak na razie. Nie wiecie czemu w szoku. No, teraz już nie. Teraz już wszystko wróciło do normy. Ależ to zrobił! Ale udało się na szczęście. No i dobra, tu przyjmujemy. Zielony garnizon, więc muszę gdzieś na dół grzać. Dobra, w tym momencie kończymy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. I następne Heroesy dopiero za 2 tygodnie, bo za tydzień nic się nie dzieje na kanale. Być może będzie spontaniczny live, ale to się jeszcze okaże. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć.